Na tym filmie z ekonometrii, a dokładniej z budowy modeli wieloróznaniowych, pokażę Wam, jak określić klasę modelu ze względu na powiązania między zmiennymi endogenicznymi i określimy sobie, jak można sprawnie podzielić zmienne na endogeniczne i z góry ustalone. Jeżeli chodzi od końca o zmienne endogeniczne, to są wszystkie u nas zmienne, które są po lewej stronie, czyli dla nich jest budowane każde z równań. W naszym przypadku to będzie y1t, y2t, y3t, czyli to są trzy zmienne endogeniczne. Jeżeli one mają dodatkowo dopisek t, a nie t minus 1 i występują gdziekolwiek, czy po prawej, czy po lewej stronie, powiemy, że to są zmienne endogeniczne nieopóźnione. Każde inne zmienne możemy określić jako z góry ustalone, bo ta zmienna y2t minus 1 jest faktycznie zmienną endogeniczną, czyli tą, ale z okresu wcześniejszego. Najbardziej pomocny jest schemat, który kiedyś znalazłam w sieci i on bardzo sprawnie nam pokazuje, jakie mamy zmienne w modelu. Endogeniczne to są wszystkie te zmienne pochodzące od tych, dla których budujemy równania tego modelu. Czyli wszystkie y u nas akurat, czy opóźnione, czy nieopóźnione. I jedne z nich nazwiemy, że są nieopóźnione, a drugie są opóźnione. Nieopóźnione to są tutaj te, dla których budujemy model, a opóźnione w czasie to są wszystkie y tutaj i tutaj te y, ale powiedzmy posiadające, wskazujące wartości z okresu wcześniejszego. Pozostałe zmienne u nas w oznakowaniu x będą to zmienne egzogeniczne. I tak samo jak endogeniczne możemy podzielić na nieopóźnione, jak i opóźnione w czasie. Zmienną nieopóźnioną jest tutaj x1, tu też x1, tu jest x3, t. A dodatkowo ta zmienna, to też jest zmienna x2t, ale minus 1. Oznacza, że to są wartości zmiennej x2, ale z okresu wcześniejszego. I w tym momencie krótko można powiedzieć, że zmienne, tak zwane z góry ustalone, to są wszystkie zmienne w modelu poza tymi endogenicznymi, nieopóźnionymi w czasie. Czyli zmienne endogeniczne, nieopóźnione w czasie są po lewej stronie, a wszystkie, które są pozostałe, wymienione po prawej stronie, to są zmienne z góry ustalone. Tylko że jeżeli na przykład tu występuje y3t, to jest tylko wskazówka na to, że y2 zależy od wartości y3, czyli występuje już jakiekolwiek sprzężenie, a więc jeśli chodzi o klasę modelu, na pewno możemy wykluczyć model prosty, czyli taki, w którym nie występują powiązania między zmiennymi. Na pewno na podstawie drugiego równania widać, że na y2 wpływa y3, czyli już jest jakieś powiązanie. Dodatkowo na y1, jak widzimy, też wpływa y3, czyli mamy już model, na pewno będzie rekurencyjny, bo na y3t nie wpływa żadna ze zmiennych. A więc tutaj najpierw trzeba znać wartość y3t, żeby poznać wartości y2 i y1. Dobrze, jeśli chodzi o faktycznie zapisaną klasyfikację zmiennych, możemy sobie powiedzieć, że endogeniczne to są wszystkie nieopóźnione w czasie zmienne, te łącznie współzależne, czyli stojące tutaj po lewej stronie, powinno być napisane po lewej stronie jako objaśniające, czyli y1, 2, 3, endogeniczne i, zarazem opóźnione w czasie, to jest u nas tylko ta zmienna y2t minus 1 występująca w trzecim równaniu, czyli to jest ta zmienna, ale z okresu wcześniejszego. Wszystkie zmienne egzogeniczne to te, które są poza endogenicznymi. Czy one są opóźnione, czy nieopóźnione, to powiemy, że to są wszystkie x-y, jakie mieliśmy w modelu. Ale z góry ustalone to są wszystkie endogeniczne, opóźnione i egzogeniczne. Czy opóźnione w czasie, czy nieopóźnione w czasie. Czyli możemy w tym momencie powiedzieć, że to są wszystkie poza endogenicznymi, tymi nieopóźnionymi w czasie, czyli mamy wypisane te zmienne.